Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zmienić czas wygaszania ekranu w Windows 10. A więc zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest zjechanie w lewy dolny róg do przycisku lupy. Klikamy w ten przycisk i następnie wpisujemy słówko wygaszacz. Po wpisaniu tego słowa już znalazło nam tutaj dwie różne opcje. Wybieramy tą opcję, która mówi włącz lub wyłącz wygaszacz ekranu. Klikamy w tą opcję. No, i tutaj jak widać, mamy ustawienia wygaszacza ekranu. Jeśli wygaszacza ekranu nie mamy, będzie tutaj napisane brak, natomiast jeśli mamy tutaj jakiś z wygaszaczy ustawiony, np. bąbelki, to tutaj poniżej mamy czas, po jakim ten wygaszacz ekranu się włączy. Także możemy tutaj zmienić dowolnie z 1 minuty na 5, 10, 15, 20, 50 czy 100 minut, w zależności od tego. Po jakim czasie chcemy, żeby nasz wygaszacz ekranu się uruchomił? I następnie klikamy przycisk Zastosuj. I w ten sposób zmieniliśmy czas wygaszacza ekranu. Natomiast druga rzecz, którą powinniśmy zmienić, jest czas po którym nasz ekran przejdzie w stan uśpienia. I w tym celu klikamy tutaj w zmień ustawienia zasilania. I w tym momencie otworzy nam się takie oto okienko i tutaj z lewej strony należy wybrać opcję Wybierz moment wyłączenia ekranu. Klikamy w tą opcję. No i tutaj mamy ustawienia po jakim czasie nasz ekran zostanie wygaszony czy też wyłączony podczas używania na baterii, czy też kiedy jest podłączony do prądu. No i jak widać tutaj mamy wyłącz ekran na przykład po 10 minutach i 30 minutach. Jeśli to zmienimy na przykład na 15 minut. Tutaj możemy zmienić na 45 minut, i następnie klikamy zapisz zmiany. No i w ten prosty sposób zmieniliśmy czas wygaszania ekranu, wyłączania tego ekranu na naszym komputerze. Jeśli ten film był pomocny, pamiętaj, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i zostawić jakiś pozytywny komentarz. Dzięki i do usłyszenia.